Nie wiem, może mi się uda, ale spróbuję. Widzicie tam za tymi krzakami? No, wiem, że on tam jest. Wiem, że on tam jest. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jestem głęboko w lesie na offroadzie. Zobaczcie. Głęboko w lesie jestem na offroadzie. I co się dzieje? Wiecie co? Powiem wam tak. Jechałem i zobaczyłem, że coś biegnie przez polanę i jest to blade. Już niektórzy, co oglądają ten film, się domyślają, co chodzi. Chodzi o Rejka. Tam się za tymi krzakami skrył gdzieś. Mniej więcej. Mówię mniej więcej. Bo on potrafi się bardzo szybko przemieszczać i to bezszelestnie, prawda? Naprawdę. Powiem szczerze, mam nad nim przewagę taką, że mam potężne zapięcie do roweru, który jest łańcuchem. Jakby teraz do mnie biegł, zdążyłbym je odpiąć i mu załadować parę ciosów. On się nie odważy. Posłuchajcie, Rake nigdy nie odważy się w biały dzień was zaatakować. Będzie was śledził, jeżeli wejdziecie na jego teren, ale was nie zaatakuje. Zaatakuje tylko, jeżeli czuje się zagrożony. Wyłaź, kurczysynie. On nie wyjdzie, będzie obserwował, ale nie wyjdzie. Jakbym tam pojechał, tamtą ścieżką, to na pewno bym wpadł na niego. Ale nie będę ryzykował. On tam jest, on tam siedzi. Ja wiem, że on tam siedzi, bo jak tam stanął, to już się stamtąd nie rusza. On może, słuchajcie, on może być tam, może być równocześnie tam. On jest bezszelestny. Jeżeli ktoś mi nie wierzył, napiszę komentarz pod tym filmem, że jest to fake. Proszę bardzo, macie do tego prawo. Ale ja nie robię filmów, żeby was nabrać w błąd. Tylko ja mówię o poważnych rzeczach. A wiem, co widziałem. Powiem wam szczerze. I nie robię tego filmu po to, żeby nabić sobie wyświetleń na kanale. Chcę was ostrzec, że jeżeli zobaczycie coś takiego, natychmiast uciekajcie z lasu. W przeciwną stronę, a nie w jego stronę. Bo już nawet oglądałem filmy z Ameryki, jak to tam, kurde, rejki to normalnie się na ludzi rzucają. Oficjalnie nie ma sprawy i nic się nie dzieje. Oficjalnie zwierzęta się rzucają na ludzi i tyle. O niedźwiedzie, takie rzeczy. O rejkach nikt nie wspomina, każdy umywa temat i zawija go pod dywan. Nie ma co jak zawalić temat pod dywan. A jestem, mówię, głęboko w lesie. Więc naprawdę, ja tylko wam mówię, że wiem, co widziałem i wiem, gdzie mniej więcej siedzi. On siedzi w tamtym miejscu. Prawdopodobnie już go nie ma, bo schrzanił, ale pamiętajcie, że Rake potrafi obejść ofiarę drugą stroną i się zaczaić. Powiem szczerze tak, że kurde, na pewno on tam jest. Na 100%, na 200% on jest. Wiem, co widziałem. Więc wiem, co kuckiem, ja pierdolę, w pozycji kucającej przemieszczało się przez krzaki, szło w tą stronę za mną i tu się zatrzymał. Jak rozpoznać Rejka? Jest blady, oczy ma całkowicie czarne i stawy kolanowe mu się zginają w drugą stronę niż człowiekowi. A czasem w ogóle dziwacznie występuje. Zresztą wpierdzielicie sobie w wyszukiwarkę słowo rake, to zobaczycie, z czym macie do czynienia. On was nigdy nie zaatakuje w biały dzień. On atakuje tylko wtedy, jeżeli wejdziecie na jego terytorium albo czuje się zagrożony. Wiecie, ja nie będę specjalnie jechał tam, albo w sumie, wiecie co, mam wyjebane na to, zaryzykuję, powiem wam szczerze, zaryzykuję,
teoretycznie zaryzykujemy. Wiecie co, powiem wam szczerze, nie to, że się boję, czy chcę sobie nabyć wyświetleń, bo ja mam dawno to wywalone, ale chcę zobaczyć, co się stanie. Wiecie, jak zaszarżuję, to zaraz zakończę nagranie i pedał w pizdę i mnie nie ma. Tu sobie stanę. Odejdę specjalnie od roweru, żeby on wiedział, że jestem nieuzbrojony, że może mnie ukatrupić w jednej chwili. Tam coś słyszałem przed chwilą. Powiem wam szczerze, jeżeli mi nie wierzycie, to nawet możecie pisać, objeżdżać mnie w komentarzach jak chcecie, ale ja nie robię was w jajo. Nie mam powodu. To są tylko moje słowa. Ja nie pragnę na tym filmie zarobić, tylko was ostrzec, że jeżeli zobaczycie to samo co ja, uciekajcie w drugą stronę, za wszelką cenę, nawet jeżeli to będzie ceną zostawienia telefonu w lesie, czy roweru, czy hulajnogi elektrycznej. Spieprzajcie jak tylko możecie szybko. Wiecie, że pada deszcz? Przejdę jeszcze kawałek. Tam rower zostawiłem. Na razie nie słyszę nic. Powiem wam szczerze, cały czas trzymam w tą stronę telefon zwrócony. Wiecie, jak gdyby chciał zaatakować. I on tam na pewno jest. Jest na 100% tam. Powiem wam szczerze, on tam siedzi na 100%. Tak, teraz ktoś napisze, ale kurwa ryzykujesz. Ryzykuję. Wszystko dla nauki. Jeżeli wyskoczy teraz, to potwierdzi tylko moje przypuszczenia, że tam był. Ale na pewno nie jest głupi. Pamiętajcie, że te istoty cechują się ogromną logiką i inteligencją. Nie widzę, żeby był. No na pewno tam jest, definitywnie. Jestem daleko od roweru. Albo już obszedł mnie dookoła. Mógł mnie obejść nawet z tej strony i tam siedzi. Powiem wam szczerze, ja nie zamierzam w nocy jeździć po lesie i go szukać, bo to jest głupotą i to dosłonałem głupotą, żeby się wykończyć idealnie. Dobra, dobrze pada, trzeba stąd schrzaniać. Powiem wam szczerze, jeżeli uznacie, że ten film jest fake newsem, to proszę bardzo, to macie do tego prawo, ja wam nie zabraniam, nie będę się odgryzał w komentarzach, ale powiem wam szczerze, wiem co doskonale widziałem. Słyszycie jak chodzę po lesie, że patyki mi pod nogami trzaskają i słyszałem też, że on chodzi, bo trzaskania są. I to nie są żadne zwierzęta, bo już na takie głupoty się nie dam nabrać. O kurde, ale dziura. Dobra, jest rowerek. Trzeba stąd spadać. Nie ma to jak łażenie w deszcz po lesie i jeszcze nagrywanie. Powiem wam tak, on tam jest na pewno. Powiem wam, wiem co widziałem.
Powiem wam tak, dla zaciekawionych lokalizacja tego filmu to jest las pomiędzy Celestynowem a Stare Wsią. Starą Wsią. Jest to duży obszar lasu, gdzie praktycznie tutaj nawet Yeti by się ukrył i nikt by go nie znalazł. Pokazywałem wam cały czas tamto miejsce. Widzieliście, nikogo już tam nie ma. A nawet niczego. To tylko potwierdza to, co mówię. Trzymajcie się, na razie.